Cześć, witam wszystkich bardzo miło i serdecznie w kolejnym odcinku serii Let's Play Tomb Raider 2. No i kontynuujemy naszą historię, przygodę, cokolwiek. Jak zwał, tak zwał. Ja tu nic nam nie wyskoczy póki co. Wiemy po pierwszy sekret, który jest tutaj. Doskonale pamiętam ten level. Jest tak uporczywy, że aż... Znaczy pamiętam jego początek, bo potem oczywiście problem ze sekretami. Ale póki co... Miejmy nadzieję, że sobie poradzimy. Okej, co to za dźwięki? Na dole mamy nowego przeciwnika. Znaczy nowy rodzaj przeciwników. Zwierzęcy. I nie wiem, czy nie są za głośno dźwięki. Tak na wszelki wypadek sprawdzę, czy się czasami coś nie zresetowało, ale nie. Jest okej. Może po prostu słuchawki za głośno. To jest bardzo możliwe. Tam na dole czeka nas nowy przeciwnik. Dobrze by było, gdyby to jednak... Nie zapisałam, prawda? Cholepka. Bo jednak nie chcę się biegać 500 razy po ten sekret. Nieopłacalny, prawda? Zapiszmy. Weźmy herbaty. Żeby go szybko zabić. Już widzieliście go chyba. Całkiem niezłe uzbrojenie, muszę przyznać. A co tam jest? Pewnie kotki. Oh fuck. Oh fuck. Nie wiem, czy zabrało mi życie to, że spadłam, czy to, że mnie uderzył. Szczerze powiedziawszy, nie mam bladego pojęcia, co mi bardziej życie zabrało. Nieważne. Tam nie było w każdym razie nic chyba ciekawego, albo było i musimy się tam dostać. Ale to chyba jest dźwignia. Tak, dokładnie. Pamiętam. Mówiłam, o, są kotki. Jak zwał, tak zwał. Próbujemy to przejść dość szybko, bo wierzcie mi, że ten level jest naprawdę długi. I mimo wszystko nie chciałabym tu spędzić godziny, tylko tak 40 minut. Myślę, że powinniśmy się uwinąć, jeśli nie będziemy za dużo failować i nie będziemy się zacinać w miejscu. W każdym razie, to jest chyba trzeci poziom i jest chyba jeszcze jeden z tych zimowych klimatów. Tak mi się przynajmniej kojarzy coś. Przepraszam. Sorry, not sorry. Okidoki. Okej. Okay. O nie, o nie. Don't... Hurting me. Ja muszę wiedzieć... Jezus, kiedy to mnie zaatakuje. Dobra, nie wiem, czy to jeden był kot? Jednego widzieliśmy, ale czy więcej było? Bo jeszcze jeden powinien być, nie? Zawsze do parki były. O nie. To chyba nie teraz. Nie, nie, to nie teraz, ale... No, sala całkiem klimatyczna. Dźwięki też w tle. Całkiem klimatycznie, nie powiem. Jak na takie Yeti i te sprawy, to... Chyba to było Yeti, nie wiem w sumie. Nie mamy bestiary. I ty jesteś za mną? Kuźwa! Wiedziałam! Nie, nie będziemy tracić, co? Ale z drugiej strony, w sumie co bym mogła użyć? No dobra. O kuźwa. Jest źle, jest. Nic nie mówiąc, jest bardzo źle. Okej. Okay. Ja wiedziałam, że będą szli z góry. Tak właśnie sobie skojarzyłam, że z góry będą szli, ale nie wiedziałam kiedy tak dokładnie. O, fajnie. Tylko po co mi to zbliżenie dało, jak stamtąd przyszłam? Ludzie, proszę was. Nie no, Uzi musimy zacząć oszczędzać, przepraszam. Ponieważ na koniec gry by wypadało coś zostawić, nie? Więc Uzi sobie już będziemy chomikować. Tylko w jakichś nagłych tam wypadkach będziemy używać. Na dole chyba nic nie ma póki co, jest zamknięte, dokładnie. Tam wyskoczą nam kociaki, więc zaraz pójdziemy. Tam jest drabinka, póki co sekretu nie ma. Następny sekret chyba będzie gdzieś dalej. Więc okej, okay, idziemy. Chociaż mogłam iść tu, nie? A może to się od góry szło? Nie wiem, zobaczymy. Tu w końcu jakaś drabinka jest, nie? Jezus! Kici, kici, kici! Tak. Byłam przekonana, że wbiegną z tej tam wnęki, a nie z... po lewej. No cóż. Nieważne. No nie, no. Co ty tu robisz? Jezus! Nie wpadnij! No Jezu, pogryź mnie.
Co jeszcze? Dobra, wiedziałam, że już padnie, okej. Ale mamy spokój, nic nam tu nie biega, nie harczy, nie warczy. Tam nie wiem, co jest w tej dziurce, na razie tam nie idziemy, he 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 he. Było blisko. Zbyt blisko. Aż łyk herbaty. Zdecydowanie było zbyt blisko. Au. Nie, bo tu się chyba później przychodzi. Bo jest chyba zawalone. Znaczy zawalone jest ta podłoga, u góry nie zwróciłam tu uwagi. Czyli się tu później przychodzi. Czyli chyba musimy i tak czy siak na górę iść. Bo jest nam potrzebna ta maska. Jeśli dobrze pamiętam. Tam jest chyba maska. Ale maska jest chyba zamknięta, więc w sumie po co mam tam iść, nie? Ale jest dźwignia jakaś. Co ta dźwignia by nam uruchomiła? Co ta dźwignia by nam uruchomiła? I zaskoczę. Co ona by nam uruchomiła? Taka ciekawostka. Żeby nie spędzić tu godziny, biegniemy, biegniemy. Auć. Na fuksie. O kuźwa! O kuźwa! Spadłam. Nie wiedziałam, gdzie się można wybić. Gdzie jest pochylnia, a gdzie można się wybić. No cóż. Już się dowiedziałam, nie? Nie wiem, czy ona biegnie szybciej, jak tak skacze, czy nie. Jezu, nie wysko... O, wyskoczyła, dobra. Znaczy wyskoczyła, doskoczyła, przepraszam. Plącze mi się język. Przestań. Dobra, udało się, nie? Dobra, dobra. Wiem, o co chodzi. Teraz trzeba iść na górę, bo dzięki temu będziemy mogli dostać się do tej dźwigni, która jest nam bądź potrzebna. Z powietrza. Polecam. Dobra. I kul tu nie ma, więc możemy sobie ją przewajchnąć. Dobra, maska się nam otworzyła, czyli wszystko póki co nadal idealnie pamiętam. No, rozdział klimatyczny, no nie powiem. Doskoczyłabym, po co się chwyciłam. No ale dobra, sprawnie idzie. Bier to. Czy ktoś tu teraz? Nie? O! Tak! Dobra. Już zauważyłam tą zmianę, która nam się tu wprowadziła. Ale co jest w tej wnęce w sumie? Bo tu się nam... Wszystko teraz otwiera ładnie, ale co tam jest? Raczej nie sekret. Nie powiedziałabym. Chociaż może. Pewnie Yeti. Czy tylko wam się... Czy tylko mi się wydaje, że tu jest za cicho? Czy wam to również? Po prostu... Jest kuźwa za cicho. O! Tutaj... Dostaniemy się chyba w kolejnym odcinku. Planszy. Tak mi się wydaje. Nie wydaje mi się, by to było w tym. Ponieważ zapamiętałam... o Boże, Boże, spadek klatek. Za duży spadek. Powinno być okej, okay. Jest okej, okay. O dobra. Nie rozumiem, czemu był spadek. Miejsca na dysku jest wystarczająco dużo, by nagrać dobre jeszcze 40 minut. Ja tak nie lubię grać, jak nie wiem, co mnie czeka. Po prostu to jest... Jezus, nie! No właśnie. Właśnie, o tym mówiłam. No, czyli bez, tak czy siak bez maski byśmy się tutaj nie dostali. Byśmy musieli się cofnąć, więc dobrze, że zrobiłam to, co zrobiłam. I teraz dlaczego zapisałam? Ponieważ kule na nas lecą. Czyż to nie wspaniałe? Zapraszam. Tak, aż 3 koty. Jezus, 4! Bliżej tego, bliżej, 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 bliżej. Dobra. Trochę emocji. Dreszczyk emocji przewidziany. Miejsce, którego wręcz nie cierpię, chociaż ma swój klimat. A chyba klimat w grach jest najważniejszy. Anyways. Musimy iść dalej. Bądź co bądź. Tylko gdzie się teraz szło? Tu było chyba potrzebna maska. Czy może nie? Tak.
Nie wiem, czy na górze. Nie wiem, czy za mną coś nie idzie. Chyba nie. W końcu na górze chyba są naboje tylko, więc w sumie nie wiem, po co po to idę. Znaczy, no wiadomo, naboje fajna rzecz, nie? Warto zgarnąć, ale chyba nic szczególnego poza tym tu nie ma. A może? Może gdzieś jakiś przeskok? Nie, bo tam jest chyba dziura w rękę, tam się można dostać. W ogóle nie wiecie, o czym ja mówię. Ja mówię do siebie i mówię bardzo szybko i się zabiję zaraz. Ale żyję, okej. Okay. Nie będziemy wczytywać, bo mi się nie chce drugi raz po tej drabinie wchodzić. Ja, nudna, ja, znaczy, no. Dobra, tu jest wnęka, o tej wnęce mówiłam. I się chyba tu musimy dostać teraz, w tym momencie. I także tu idziemy. Dobra. To jest póki co zamknięte. Także musimy iść dalej. Chcąc, nie chcąc. O, wow, jakie to było niemiłe. Dobra, czy mamy tutaj... Jezus, kotki, tak. Wiedziałam, że będą kotki, tylko nie wiedziałam, że mi tak niejacka na pyszczorek Ała, ała, ała. No, do tego miała strzelać, no głupia ty! Nie wiem, on cały czas będę do tego strzelała. Jezu, jakie niemiłe. Wszyscy są niemili dla mnie. Okej. Okay. Nie pytajcie, czemu zmieniłam broń. Zaraz się wszystkiego dowiecie. O ile w ogóle przeżyję. Jezus! Nie, to nie dlatego przemieniłam broń. O Boże, jeszcze tu idą! Wiedziałam, nie zmuszałam się siateczki. Fuck it. Ej, no za dużo jest tych kotów, no bez przesady, ludzie. Trochę logiki w tym wszystkim prosimy zachować. Mimo wszystko. Ała! Chciałam uciec, ale się nie udało, były szybsze. Zresztą mam tego po prostu serdecznie dosyć. Mam tego serdecznie dosyć. I już mi się odechciało oszczędzania, wszystkiego innego. Po prostu mi ich kuźwa tu zabij. No, strzelaj po prostu do kogokolwiek. No. I w dupie złami. Się zbulwersowałam. Musieli umrzeć. W ten sposób. Po prostu musieli. Nie drążmy tematu. Zapal flarę i płyniemy. Chociaż to nie jest głęboko, w sensie, no... Bo tu mamy tylko do podniesienia maskę, ale tak czy siak. Oświetlimy sobie, żeby materiał był jaśniejszy, nie? Bo czemu by nie? Weź to, wyjdź, wypuść to. Szóstka, szóstka. Pięknie, ładnie, zapisujemy. Chyba super dużo życia mi zostało, jak zwykle. Tutaj to u mnie normalne, nie? Powinnam przywyknąć. Idą. Proszę, chociaż jeden, dobra. Gin. No, także dlatego to też zrobiłam. Zmieniłam broń. Da się to podnieść? On tak trochę umarł, dobra. Chociaż nie, bo to jest nadal chyba... Tak, to jest lód jeszcze. I teraz tak, mamy maskę, więc reasumując, trzeba iść tam, gdzie była do umieszczenia. A była ona tam, więc tam idziemy. Mam takie wrażenie, że są lekkie ścinki, ale nadal mam tyle samo FPS-ów, więc nie spadły mi. Nie wiem, dlaczego są te delikatne ścinki. Nie powinno ich być w każdym razie. No ale dobra, zaczynamy ten moment gry, którego ja po prostu nie cierpię, nie? Zaraz zrozumiecie dlaczego. Po prostu już mam dreszcze, już mi się nie chce tu grać. I tu jest jeszcze tam kilka rzeczy do zebrania, ale ostrzegam. Ja ich po prostu nie podniosę. Wybaczcie mi, okej? To jest po prostu dla mnie zbyt wiele. Tam musimy się dostać, z tego co pamiętam. Tam trzeba skakać. Nie bij. Jezu, zawsze mam wrażenie, że one są na wolności. A one nie są na wolności, one są w klatkach. Są w pieprzonych klatkach. A mimo wszystko się po prostu kurna boję. Spadnie na dół? Po prostu ta sala jest tak gigantyczna. Mam takie ciary. Moje serce mi po prostu tak wali.
Tomb Raider 2 normalnie creepy grą. Co by tu zrobić, żeby ich szybko zabić, co? Może weźmy sobie faktycznie to. Bo w końcu przyjaciele nas odwiedzą, co? To nie tak, że będziemy tutaj sami. Dobra, gdzie idą? Do mnie. Za mną? To jest tak creepy moment, że po prostu mną telepie. Tak bardzo nienawidzę tego miejsca, ale chociaż światło, nie? Boże, ja mam wrażenie, że to za mną idzie. A tu nikogo nie ma. A! No tak, no tu potrzebny jest klocek, żeby zablokować to. Dobra. Dobra, dobra, faktycznie właśnie pamiętałam, że trzeba było ten klocek, tylko też mówię, kurde, po co ten klocek, jak się otworzyło? Dobra, już pamiętam. Nadal oni są na dole, to jeszcze nic, oni są na dole, ale ja po prostu nie mam ochoty z nimi walczyć, wybaczcie. Nie mam ochoty podnosić tych kilku rzeczy, które są na dole. Apteczka, chyba naboje do granatnika, chyba do Uzi, ale nie, po prostu nie. Nienawidzę tego momentu. W całej grze to jest najbardziej creepy moment dla mnie. Klimatyczny, ale najbardziej creepy. Więc wybaczcie, ale nie. Na tym pozostaniemy. Starczy nam naboi. Dobra, tak czy siak. Klocek wepchany. A my możemy sobie przewajchnąć dźwignią. Bo tu chyba nic nie leży, nie? Dobra. Drzwi się otworzyły na nowo. Jeszcze tak zerknę powierzchownie, ale nie. Zobaczcie, to takie środki bezpieczeństwa, wiecie. A, już wiem, co teraz będzie się działo. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Ten kamień był nam potrzebny, żeby zabezpieczyć wyjście po prostu. Bo się nam brama zamknęła. Fuck. Fuck! Troszeczkę to spierdzieliłam, delikatnie mówiąc. Bo nie o to mi chodziło. O, o to mi chodziło. Auć, byłam na dwa hity. Ale tak czy siak, trzeba ich szybko się pozbyć stąd. Oni na granatnika tak szybko nie zejdą. Więc czy ja wiem, czy mi się opłaca granatnik zużywać? No, czy ja to wiem? No tak, mam mało życia. Ciekawe dlaczego w sumie. Co się stało, że mam tak mało życia? Nieważne, na nagranie pewnie się dowiem, co odpierdzieliłam. Może małpa mi uderzyła? Jeszcze! No tak, bo i dwóch było. Faktycznie. Dobra, poszło trochę apteczek, no ale ludzie... Nie panikujmy, 31 małych, 19 dużych, to jest tak naprawdę całkiem niezły wynik. Wow! To też całkiem niezły wynik. Dzięki! Poza tym oddali jedną małą. Suma summarum, wyszliśmy na plus. Dobra. Tak czy siak. Co się nam teraz otworzyło? Chyba tutaj te drzwi. Tak, dokładnie. Jeszcze kawałek przed nami. Chyba... Zielony sekret będzie w wodzie. Czy tam przy wodzie. A złoty będzie na końcu chyba. Jeśli dobrze wszystko pamiętam. To nie tutaj, ale z drugiej strony tam coś też jest. I ciekawi mnie co takiego. Tutaj w każdym bądź razie chyba musimy przedźwignąć dźwignię. Jak tokolwiek dziwnie nie brzmi. A może i nie, może to nie tu jeszcze. Może musimy na górę iść? Nie wiem. Poczekajcie, sprawdzimy. Zginie, jasne, bo czemu miałaby przeżyć? Ale tu chyba się nie idzie, więc nie będziemy tracić czasu w sumie. To było tylko dla zmyłki takie okienko, jak mi się wydaje. Najwyżej cofniemy się. By rozgrywka płynnie poszła, nie możemy tego się przejmować duperelami, trzeba iść tam, gdzie grę nam każe.
Więc sens jest ogólnie taki, żeby ten lód po lewej stopić, a żeby to zrobić musimy, no to tam wielką misę z czymkolwiek to tam jest, wylać na ten lód i dzięki temu będziemy mogli pływać, to będziemy wielki gong. Młot, cokolwiek to jest, nie pamiętam. Zapiszmy. Tu się chyba trzeba iść. I tu chyba gdzieś będzie nie srebrny, tylko zielony sekret. Tak mi się wydaje. Właśnie ta drabinka nie wygląda jak taka przyklejona do ściany, nie? Wreszcie dobry efekt przyniosła. O! Najpiękniejsza muzyczka z całego TRK. Naprawdę. Dobra. Hop! Yeah! Dobra, szybko wychodź. Nie chcę napływać w tej lodowatej wodzie, w końcu zimno. Poza tym rybki. Rybki bardzo chcą nas zjeść. Pozwólmy im na to. No chodź tu. Gdzie ty jesteś, pipo głupia? No dobra, no co mam zrobić? Co mam zrobić? To nie chcę tu do mnie przypłynąć. Tylko co tu jest? Tam chyba się nie płynie. Tam mogłabym zginąć. Bo mnie rybka by mogła zjeść, czy coś. Wiecie o co chodzi. Dobra, gdzie ty jesteś, rybcio? Przestań, bo nie mam ochoty na zabawy. Chyba były trzy rybki, by the way. Dwie zabiłam. Jeszcze dwie w takim razie. Jedna, przepraszam, tu jest. Ale w każdym razie mówiłam. Zginęła? No tak, bo już ją trochę postrzeliliśmy, nie? I tu jest... Jezus! Jezus! Uciekaj stąd. Sekrecik. A gdzie to dokładnie tu? Tutaj wychodzimy, tu jest drabinka, dokładnie. Dobrze pamiętam, ale serio. Ten skill, kuźwa. Wiesz, co ty robisz? Poduszko wszedł, w ogóle na co chodzi? Nie zapisałam, o to chyba trzeba dobrze odmierzyć skok. Tak mi się kojarzy coś. A żeby dobrze odmierzyć skok... No właśnie. Dobra, udało się. Ryzykowne trochę, nie powiem. Ale najważniejsze się udało, nie? Kto by się... To, że się złapała, to po prostu istny cud. Istny cud. Zapiszmy. Tu chyba nic nie ma. Tu na lewo chyba trzeba płynąć. Też fajna taka lokacja nawet. Tu chyba jest... Nie wiem, co tu jest. A, no tak. Właśnie coś mi się kojarzyło, że coś tu jest. Tu po prostu jest drobinka. Musimy się dostać na górę. Chyba na górze jest dźwignia otwierające te drzwi, które przed chwilą widzieliśmy. A, dobra. Nie mogę narzekać. Dzisiaj całkiem sprawnie, ładnie idzie. Choć ten level, tak przyznam się szczerze, średnio pamiętam. To nieźle nawet. O, nawet całkiem dobrze odmierzony skok. Wow. Niesamowite. Teraz tak, czy ja spadnę na klocek, czy nie za bardzo? Nie za bardzo, co? Chociaż może, ale nie złapię się. Fuck. To też nie było w planie. Dobra. Bo i tak musimy wejść do środka, wiecie? Więc może... Nie chciałam Uzi. Fuck. Nie chciałam Uzi. Tak czy siak, szkoda było Uzi. Chciałam wziąć po prostu automaty, no ale dobra. Jak zwykle nic nie idzie po mojej myśli. Jak zwykle. Anyways. Nie, to się nam jeszcze nie wylało, ale co nam to otworzyło, tak szczerze powiedziawszy? Co? Co teraz? O kurde. Co to nam otworzyło? Hu, hu, hu. Drzwi na dole? Były tam drzwi, ale... Ja jeszcze nie mam gonga. Na pewno muszę iść na dół?
To mi się nie podoba. Czy wiedziałam, że teraz jeszcze jest za szybko, żeby... Żeby ta misa nam się wylała, ale... Na pewno iść na dół? No, nie wiem. Trochę ryzykowne. No ale okej. Może uda się z tą stronę skoczyć, nie wiem. Nie wiem, zobaczymy. Okej. Stąd chyba niebo zginę, tak. Więc po prostu idziemy tu. Ach, ty cheaty. Cich. Dobra, idę tu. Most. I czy tu się nam drzwi otworzyły teraz? Tak, dobra. Czyli już wiem, co mi się tu zrobiło. Dobra, dobra. Wystarczyło trochę pomyśleć, co? Ostatni sekret jest właśnie za tymi drzwiami. Jaki fuks! O, dobra. Teraz tak. Co tu się robiło? Fuck. Nie byłam za daleko. Pamiętam. Wszystko pamiętam. Spokojnie, tych naszych kociaków też jeszcze dostaniemy. To jeszcze nic straconego. Teraz tak, co tu się robiło? Kuźwa, nie! Nie wiem, jak przed tymi dużymi uciec, że powiedziawszy, bo kamera nie współpracuje tak, jakbym chciała sobie, tego życzyła i w ogóle. Więc... może zróbmy to po kolei. Zaczynając najlepiej od tych kul. I w ogóle współpracuj ze mną, kamero. Głupia ty. Okej. Teraz jeszcze to, bo to są nam potrzebne. A te na dole, co nam w sumie robią? What? No tak pięknie wymierzony skok. O czym ty do mnie mówisz? Co? Ty do mnie... mówisz. Spadła na dół. Co za głupia pinda. Ale zapisane mam, nie? Na szczęście. Opa, dobra. Dobra. Jebutło. Tylko na dół trzeba jeszcze zejść, ja to pamiętam. Doskonale pamiętam. W ogóle tam jest koniec levelu. Nie, no nie może być koniec levelu. Przecież nie mam jeszcze tego. Czekajcie. Może źle kojarzę fakt? Dobra, to trzeba w każdym razie zrobić tak. Znaczy tam to w sumie niepotrzebne nam na razie było. Bo musimy się dostać tu. Tam jest koniec levelu. Chyba. Tu jest drabinka niewidzialna, jak zwykle przyklejona do ściany. I to jest ostatni sekret. Okej. Czyli z sekretami nie mamy problemu. Zdobyliśmy wszystkie. Ale co dalej? Ja dalej nie mam tego gongu. Gongu, cokolwiek. No, trochę wymieszany ten sekret był. Dobra, spoczko. Nie przeszkadza mi to jakoś super zbytnio. Ale. Nie? Zginiesz? Mi tu. Dobra. Teraz nie wiem, iść na dół, czy może jednak prosto, ale w sumie na dół? No, nie za bardzo chcę iść na dół, szczerze powiedziawszy. A może idę dobrze? Ale to jest koniec levelu. Ludzie, nie mam gongu. Ej, no tu jest chyba koniec levelu. Co? A może to jest do następnego levelu do zdobycia? Co? Może to z następnym jest? A może źle połączyłam fakty? Co się teraz zadziało? Może tak. Trochę zgłupiałam, przyznam szczerze.
Trochę jestem w szoku, ale tak, to chyba będzie w następnym. Coś mi się kojarzy. Dobra, no w każdym razie co, przyszliśmy, także dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do komentowania, oceniania i subskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, by być na bieżąco. No i to na tyle. Mam nadzieję, że jednak faktycznie niczego nie pominęłam, chociaż na dole chyba były, przy tych kociakach były jeszcze naboje, więc można było tam spokojnie zejść i je zdobyć, ale z drugiej strony tak musielibyśmy je zabić, więc na jedno wychodzi. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam jeszcze raz za obejrzenie i do następnego razu. Trzymajcie się ciepło. Cześć!